Cześć moi kochani, witam was serdecznie, mam dzisiaj dla was taką fajną niespodziankę. Oczywiście zapraszam wszystkich, którzy mają jakąś osobę, o którą chcę spytać, na przykład co ta osoba chce dla was wyrazić, powiedzieć, może jaką chce piosenkę wam zadedykować, też kartę miłosną, ale to bardziej jako rada dla was w miłości. Rada dla ciebie. Proszę. Prosimy i mamy. I to dwie. Ok? I teraz wiadomości, piosenkę. Skup się, kotku. Zobaczymy, co masz w środku. Skupiaj się. To wiatrak. Wiadomości. Wiadomości. Dobrze. Wiadomości mamy. Pieśni mamy. Zobaczmy, co my tutaj mamy, kochani. Pierwsza karta to jest ósemka kielichów. Druga to jest karta głupca. Ok. I trzecia to jest królowa mieczy. Dobra, czekaj. W dodatku, że królowa mieczy, to jeszcze stać nie chce. No. Zobaczcie jaka. Czekajcie, muszę ją jakoś postawić, byście widzieli. Dobrze, widzicie. Jeśli chodzi o miłość, to tutaj widzę marzenia. I też widzę w miłości... Już do tego dojdziemy. Powiedzmy sobie wszystkie karty, jakie są, żebyśmy mieli pełny obraz. To są piosenki, te niebieskie, dlatego jak położę na dół. A tu są wiadomości, ta strona, ponieważ te karty są dwustronne. Dlatego z tej strony tak jak leżę do góry. I to jest między wami. Ta wasza miłość. Te wasze całe love. Zobaczymy, co wy tutaj macie ciekawego. O, wszystko przodem i będziemy sobie patrzeć. Zobaczymy, co z czym pasuje, tak? Pierwsze to jest wiadomość od tej osoby. Bądź cierpliwa, proszę. Bądź cierpliwa, to jest ważne, żebyś była cierpliwa. Druga, czasami musisz po prostu skoczyć o skrzydłach, pomyślisz w drodze na dół, tak jakby to trzeba było zaryzykować, tak? Cały czas notujcie to w głowie. Dlaczego wciąż o tobie myślę? Choć raz wysłuchaj mnie do końca. Na razie dalej jest tak troszeczkę problemowo. Chciałbym usłyszeć od ciebie dobrze, że jesteś w moim życiu. Widocznie tego nie słyszę. Nie pozwól, by życie traciło sens przez osobę, która nie była ciebie warta. Ktoś tutaj w przeszłości może grzebie. Oddałbym wiele za pocałunek i ciebie na dobranoc. Czy nasz sen rozpłynie się, czy się spełni? Myślę, że jesteś zmysłowa i inteligentna. Jak słowami wyrazić to, co czuję, wciąż tak mało jej znam? Jednak karty pokazują, że jest lekki problem między wami. W takim razie ta królowa mieczy wędruje bliżej do ósemki kielichów, skoro tak. Bo jednak wszystkie karty są w tym samym klimacie. Nie ma tutaj wielkiego szczęścia, nie ma spełnienia, jest potrzeba, jest tęsknota, są braki. Dlatego niech one tutaj razem stoją. Tutaj się pokazuje tak jakby, wróćmy do tych wiadomości od niego. On chciałby, albo ona, bo to i dla mężczyzn, i dla kobiet, usłyszeć, że nie przez przypadek pojawiła się w twoim życiu, tylko dobrze, że jest, tak? Tak jakbyś powiedziała do tej swojej osoby, Boże, super, że jesteś, dziękuję, że jesteś w moim życiu. Ta osoba chciałaby to usłyszeć, tak? To znaczy, ty jako w królowej mieczy, że jesteś kobietą, nie za często to mówiłaś jemu, tak?
Jeśli jesteś kobietą, no to nie wiem, w jakiej karcie byłby twój mężczyzna, bo tu nie ma żadnej takiej energii, to może ty jesteś też zła, że on ci tego nie mówił, tak? No bynajmniej kobieta tutaj jest dość rozczarowana też troszeczkę tym. Też tutaj jest potrzeba, żeby wysłuchać do końca tego, co ta osoba chce powiedzieć, nie przerywać, tak? Nie uciszać, nie denerwować się, tylko posłuchać spokoju. Właśnie w tym spokoju. Tutaj jeszcze do tego tutaj nie nawiązuję, nie czuję. Idziemy dalej. Dlaczego wciąż ta osoba o tobie myśli? Dlaczego? No tu jest już w tej karcie. Tutaj widzisz, leży na leżaku, dba o swoje, o swoją, powiedzmy, całą tą aurę, dba o swoje samopoczucie, nastrój, o zdrowie, o ciało, o wszystko, ale dalej, właśnie, pokazałam wam, jak to w takiej odległości. Kochani. Tu problem z tym światłem jest. O, z takiej odległości lepiej widzicie. To są tak naprawdę te karty niemieckie. To jest po niemiecku. I ona mówi, ta karta, właśnie o tym, że człowiek dba o siebie, tak? Próbuje nie żyć wspomnieniami, ale przychodzi to wspomnienie. No i to faktycznie tu jest w tej karcie. Dlaczego wciąż o tobie myślę? Chciałbym przestać, tak? Albo o czymś dobrym, albo o czymś złym. No kto wie? No pewnie, dlatego mówiłam, że to troszeczkę tak na luz weźmy, bo nie dla każdego będzie każde słowo. Ale ta osoba tak jakby no nie do końca chciała chyba tak cała tak dużo myśleć o tobie. Jak słowami wyrazić to, co czuję, tak wciąż mało ich znam? No problem w komunikacji jest, stąd ten chłód, jeżeli ósemka kielichów, takie uciekanie troszeczkę od miłości nad w nocy gdzieś tam, no to jeżeli jedna osoba nie potrafi wyrazić swoich uczuć, no to mimo wszystko druga nie wie, że ta osoba kocha albo lubi, no to fakt, tu wszystko pasuje. Myślę, że jesteś zmysłowa. To jest takie na marginesie. Czy nasz sen rozpłynie się, czy się spełni? Czujesz dużo niepewności? Oddałbym wiele za pocałunek i ciebie na dobranoc. No to jest ta tęsknota. Widzisz, to przytulanie tutaj tego ptaszka na tej poduszce. Tęskni za tymi chwilami, gdy było między wami lepiej. Nieważne jak jest teraz, ale brakuje dla tej osoby tego, co było wtedy. Widzę, czuć tu dużo samotności w ogóle. Nie pozwól, by życie straciło sens przez kogoś, kto na przykład ciebie nie był wart, tak? Czasami musisz po prostu skoczyć, o skrzydłach pomyśleć, gdy będziesz lecieć, to znaczy zaryzykuj jednak, tak? Nie rozmyślaj tak, co będzie za ileś tam lat, jak będzie nasz ślub wyglądał, ty mówisz, że chcesz dzieci, a ja nie chcę. Tutaj ta karta mówi o tym, że ta osoba chciałaby, żebyś, no bardziej tak jak w głupcu, widzisz, jak tu fajnie dla nas to współgra, głupiec właśnie jest taki, że on nie za bardzo tam myśli o tym, jak to będzie wyglądała jego ta cała droga. Po prostu wziął sobie tobołek, wziął sobie swojego pieska i po prostu sobie poszedł. On nie myśli, Boże, czy mam na ubezpieczenie, bo w tym worku dużo się nie zmieściło. Nie mógł tam wziąć całego swojego życia. Wziął może tam kawałek chleba, co tam mógł wziąć, tak? Nie przygotował się na całą drogę. To znaczy, ten człowiek też do ciebie chciałby powiedzieć, że przestań takie robić plany, szczególnie jeżeli jesteś kobietą, bo w królowej mieczy, taka rygorystyczna, wymagająca, tak? To znaczy, że ten gościu, którego pytasz, no nie podoba mu się tak, że robisz plan na całe życie. Tutaj też jest karta, bądź cierpliwa lub cierpliwy, jeżeli jesteś mężczyzną. Ta osoba po prostu chce, widzę, chce, potrzebuje, ale też jakby się troszeczkę denerwowała z powodu jakiegoś spięcia między wami, z powodu chłodu i z powodu twoich oczekiwań. Znaczy oczekiwań kobiety, tak powiem. Jeżeli jesteś kobietą, no to twoich. Jeżeli jesteś mężczyzną, no to ty musisz tutaj sobie jakby trochę inaczej poukładać. A piosenki! Niewiele ci mogę dać, perfektu. No i faktycznie, ta osoba może nie może ci tyle dać, co ty oczekujesz. Stąd te wymagania takie. Może nie może takiej ci miłości dać, ponieważ pamiętasz, tam było, że nie potrafi wyrazić tych swoich myśli, bo ciągle za mało słów zna. Trzeba na święta może jej słownik kupić. Dlatego tutaj ta piosenka jest taka, niewiele ci mogę dać. No to pewnie dla tych, co niewiele otrzymali jednak. A Stachurski, kim dla mnie jesteś? Nie ma tutaj znaku zapytania. Stuchurskiego też ja nie słucham, dlatego ciężko mi powiedzieć. Matko święta, jak się wystraszyłam. Poczekajcie. Jezu. Reklama się włączyła, się wystraszam. Stachurski, nie ma tutaj znaku zapytania, kim dla mnie jesteś, dlatego ja nie rozumiem, czy to jest pytanie,
kim dla mnie jesteś. Nie może to być jako oświadczenie, bo bez sensu, kim dla mnie jesteś. To musi być pytanie. A może w znaku zapytania, takiego znaku się nie stawia w tytule piosenki, nie wiem. No to posłuchajcie sobie Stalkurskiego, bo ja nie mam żadnego pojęcia, o czym jest ta piosenka. Andrzej Pieseczny, prawie do nieba. Prawie do nieba wzięłaś mnie, to znaczy prawie tam on był, ale jednak nie było albo tego orgazmu, albo nie było tego pełnego szczęścia, bo to jest dopiero te prawie. Także posłuchajcie, przemyślcie tu swoją sytuację, ponieważ ta osoba chyba oczekuje, żebyś schowała tu swoją broń i nie była taka wymagająca. Jeżeli jesteś kobietą, a jak jesteś mężczyzną, mój drogi, to może boisz się tej kobiety, co? Trzy karty dla ciebie. Trzy karty dla ciebie. Tutaj mamy ciekawe, bo mamy księżyc w odwróceniu. Karty były w pozycji proste wsadzone, to znaczy, że ta już musi być jakaś ważna dla was. Macie tutaj królową kielichów i też macie głupca. Ciekawe, prawda? Dwie opcje tylko i dwie opcje dostały jako trzecią kartę głupiec. Teraz ta karta rada miłości. Miłość jako rada dla ciebie, dwie. Tu się pokazuje o takie jakby lata, tylko to może być i wstecz, i w przód. Ciągłość. Wiecie co, ten głupiec też ma tą ciągłość. Bo po karcie świata on przychodzi. Zobaczmy, co w wiadomościach jest. W wiadomościach i piosenki dla was. Skup się. Skup się. Okej, kochani, teraz tak, przeczytamy sobie wiadomości, żebyśmy mogli tutaj stworzyć z tego jakąś całość, dobrze? I teraz tak, w wiadomościach jest: lubię o tobie myśleć, nie wykorzystuj mojej słabości. Jaką słabością jakiejś osoby jest, są zaburzenia osobowości albo psychiki. Tak jakoś tak czuję. Na niektórych nie wiem, czy nawet nie jakaś schizofrenia lekka, czy nie wiem, czy nabyta, czy wrodzona, czy jakaś dwubiegunówka, a może tylko po prostu jakieś stany depresyjne. Nie znoszę, gdy mnie krytykujesz. A dużo złości w tej osobie jest. Ona czuje tak jakby, albo się bardzo, bardzo mocno martwi. Czuję, jakbym znał cię od wieków, a jednocześnie chcę cię wciąż poznawać. Potrzebuję stabilności. Stabilności w związku tylko, czy bardziej stabilności? Takie odrealniona ta osoba jest trochę. Oddałbym wiele za pocałunek i ciebie na dobranoc. Czuję, jakbyś ciągle o nim myślała. Musisz zdecydować za nas oboje. Nigdy nie kłam, ufam ci. W moim sercu twojego miejsca nikt nigdy nie zajmie. A piosenki Stachurski Przeznaczenie i Dawid Kwiatkowski Bez ciebie. Czuję tak jakby osoby, które wybrały opcję drugą, tarot snów, jeżeli dobrze się skupiliście, to nie jesteście razem po prostu. Albo wy jesteście w jakichś trójkątach, albo po prostu się rozstaliście. Albo w ogóle nigdy nie byliście razem. No bo tutaj takie jest odczucie. Nie jest to takie jakby
ta osoba była z tobą. No chyba, że jesteście pokłóceni bardzo mocno. I każdy w swoim pokoju siedzi. I teraz tak. Jest na pewno co? Kobieta kocha. I teraz tak, jeżeli ty jesteś mężczyzną, to ta kobieta może ciebie kochać. Jeżeli ty jesteś kobietą, to ty możesz kochać, ale też możesz być kochana przez niego, przez tą osobę, bo może to być też kobieta albo mężczyzna, bo możecie przy kobiety pytać, tak? Dlatego tutaj na pewno jest miłość, ale tej kobiecie jest większa miłość i ona pragnie bardzo tej miłości. Pokazuje się, wiecie co, dla nas jeszcze taka... jakaś taka samotność ogromna. Tutaj w tych porach roku i odwrócony księżyc, dla mnie to się pokazuje tak jakby ta osoba żyła bardziej wyobraźnią, odrealnieniem niż życiem tu i teraz. Chyba, że ma bardzo duże problemy psychiczne. Albo jakiekolwiek ma psychiczne. Tak jakby ona żyła dosłownie nie tu na ziemi, tak? Tylko taka odrealniona. Jakby od bolesnej rzeczywistości uciekła w świat marzeń i tam czuje, że jest jej miejsce. I ona żyje po prostu tam. Tu tak jakby automatycznie coś robiła. Żyła, pracowała, a zupełnie gdzieś indziej jest, w innym wymiarze. Już na pewno jej w świecie 3D nie, w 3D nie ma. Takie czuć. Teraz, co ja tutaj czuję też, no tą depresję to czuję taką, wiesz? Czuję, że ona chciałaby ci przekazać, że czuję upływający czas. Bez was. Bez was tutaj jest. I to jest tak. Ona lubi myśleć o tobie, ponieważ albo ty ją kochasz, tak? Albo ona po prostu ciebie też kocha. Dlatego lubi myśleć, bo dla niej to są przyjemne uczucia. Bo może ty czujesz teraz w tym momencie, że tylko ty kochasz. No to okej, to zostańmy przy tym. Jeżeli uważasz, że ta osoba cię nie kocha, to ta królowa kielichów symbolizuje ciebie, że to ty kochasz, tak? Ta osoba ma słabości i ona nie chce, żebyś ty wykorzystywał albo wykorzystywała. Te słabości mogą być inne, ale ja najbardziej czuję, że ktoś by wykorzystywał, mógł wykorzystywać takie słabości nie ciała fizycznego, tak? Tylko właśnie tak, żeby komuś jakby dokopać jeszcze, jakieś problemy ktoś jakby miał. Ja tu czuję problemy w głowie, wiecie? Naprawdę. I tak jakby duże to było przesłanie, że wiesz, mam problemy, martwię się i te moje problemy psychiczne są, dla niektórych mogą być nawet dość poważne. Ona nie znosi, jak ty ją krytykujesz, tak? Ona w ogóle, ta królowa kielichów wnosi tu dużo ciepła, tak? To znaczy, ta osoba potrzebuje tej miłości, widać. Czas upływa, może ona się boi samotności nawet, może boi się starości, myśli o przeznaczeniu, co jest przeznaczone. Ta osoba chce cię poznawać jeszcze, tak? Ona czuje tak, jakbyś jakbyście się znali od zawsze, stąd może to być porę roku, bo może to być też osoba, raczej zawsze, bo ci akurat miałam panią raną, której to właśnie myśmy rozmawiały i tak troszeczkę tłumaczyłam, czym właśnie to jest te takie, te karmy wszystkie. I właśnie tutaj czuję, że ta wasza relacja może być bardzo karmiczna i wy się za każdym razem jakby odradzacie, jesteście kimś dla siebie. Teraz ta osoba mogła być twoim potencjalnym kochankiem lub kochanką lub partnerem, partnerką narzeczoną, a w innym ostatnim waszym wspólnym wcieleniu mogliście być na przykład rodzicami dla siebie? Bez sensu. Powiedzmy rodzeństwem lub no małżeństwem, rodzicami, ale ja powiedziałam. No właśnie, to znaczy, że czuję też tutaj coś takiego, że ta osoba ci jest bliska bardzo, ale nie kojarzycie z tego wcielenia. Wy macie coś do przepracowania. Jeśli ta osoba zajmuje się czymś paranormalnym albo ezoteryką, powiem ci, że ona, jeżeli bierze na przykład w horoskopy, chociaż cokolwiek, w wróżby, w czary, w magię, w rytuały, coś, nie musi we wszystko, ale może w coś, albo ma jakieś tam świadome sny czy coś, to powiem ci, że to też może to wskazywać, jakieś takie dary dziwne. Może ona czasami to rozumieć, że, bo zobaczcie, Sachurski o przeznaczeniu tu śpiewa, dosłownie śpiewał, piosenka,
Ta karta też na mnie zawsze ona staje jako do przeznaczenie, bo to te lata, wiosna, lato, jesień, zima, jak cofniesz do tyłu, to te wiosna, lato, jesień, zima mogłyby być tysiąc, miliony, czasu nie ma, to mogło być inne wcielenie, świat równoległy, także tutaj czuję coś ponad, tak? Coś ponad. I ogromne problemy. Z drugiej strony też są problemy przez to, że wymieniliście tajemnicę, to było największą przeszkodą. Ona potrzebuje stabilizacji, stabilności. No to widać zresztą, że ona potrzebuje stabilności. Chciałaby cię pocałować, chciałaby być przy tobie. No ale też jest zazdrosna, zobacz. Czuję, jakbyś ciągle o nim albo o niej myślą. Może niektórzy się rozstali przez to, że podejrzewaliście siebie o to. I w twojego miejsca w sercu tej osoby nikt nigdy nie zajmie. To znaczy, że byłaś albo byłeś ważny dla tej osoby. Ta osoba ci ufa, nadal ci ufa. I to ty musisz zdecydować za waszą dwójkę. To ty musisz zdecydować za nas oboje. I pamiętajcie o Dawidzie Kwiatkowskim bez ciebie. Tutaj jest potrzeba twojej miłości, wiesz? W ogóle te dwa rozkłady są podobnej tonacji, takiej jakbyście nie byli razem, jakbyście potrzebowali nadal siebie, a tu bardziej taki jeszcze problemowy do tego, tak jakby ta osoba może jest w jakiejś relacji, może ona utkwiła w czymś takim, że po prostu nie widzi już szansy na szczęście dla siebie, tylko siebie tak dołuje przez to i tak, wiesz, żyje w takim odrealnieniu i myśli, jak to by było razem, ale wie, że razem nie możecie być, też może być tak. Bo tutaj czuć coś, ciężar lat, które upłynęły, które mają upłynąć prawdopodobnie bez ciebie. Tak to wygląda. Także kochani, całuję was serdecznie.